A dzień dobry właśnie. Chcę nie za dużo. Co masz tam? A właśnie Paweł wczoraj przyniósł głęboki i zwykły talerz. Oj, tą miseczkę. Oj, żona parę rzeczy dała. O, ogórki przyniósł. I wcześniej też, jak jeździliśmy, to też kupowałem. A. A już wiem jak. Jak to działa. O, muszę podusić. Dobrze mam. No. Płyn całe te wszystko. Do naczyń. No dobrze, kubę kupiłem. A kupię może herbatę. A to w garku można wodę gotować. Muszę tak. Nie chciało mi się wychodzić. Trochę głodny myślę. To chociaż dwie podsmażę. No dobrą patelnię kupiłem. Nie można. Drewnianą łyżką powinno się to robić. Pokażę wam. O, widzicie? O, śniadanie. No dobra, patelnia ta. Lepszy materiał. Z masłem. No widzicie. Można nagrywać, można robić. O. Tu wezmę. Przyprawy trzeba kupić też. No, fajna ta maszynka jest bardzo. Taka elektryczna. Jak włączysz na gaz, to po prostu ja myślałem, że na gaz tutaj kiedyś. O, jeszcze mleka trochę zostało. No to widzicie, o, śmiecie wyrzucam. O, zobaczcie, a tu też śmiecie są. Zobaczcie, czy są jakieś, nie wiadomo, jakieś butelki, nie butelki jeszcze. Jak wczoraj na lajcie i wcześniej. No tutaj wezmę. To będzie po prostu do. Wiem, do plastiku, całe to wszystko. Jeszcze mleczko mam.
O, z ogóreczkiem. Mam chlebek. O, bułeczkę, albo z bułeczką sobie. Już mam bułeczki. O, wezmę. O, i teraz. O, zobaczcie. No. Wspaniała rzecz. Właśnie. Ale nie ma kto. Ale film taki poranny. Sami widzieliście. O, Dorota martwi się z Warszawy. Bo chciałaby mnie zobaczyć. Mówi, sam powiedziała, mówi, ja specjalnie wcześniej kupiłem laptopa, mógłbym, żebyś miał co lepiej nagrywać. No, mieszkała. No, pracuje. No. Pracuje przy w biurze. No, widzicie, ogółem. Odwiedziła raz ze swoim kolegą. Przyjechał, kolega przywiózł samochodem. Ale Dorotko, mógłbym, ja muszę trochę się ogarnąć, jak to się mówi. Muszę do fryzjera, nie do fryzjera, bo muszę też ubrania, nie ubrania, bo też szykuję się 25 na sprawę, to nie wiem, 24 co będzie, chyba gdzieś tam hotel wziąć czy coś, bo to nie wiadomo, o której to sprawa. Sprawa Sławka. Sławek mi, on będzie może oglądał na pewno. Sławek po prostu przez 2 lata mógłbym, na samym początku jak zacząłem, to mógłbym prowadzić, bo on też przyjeżdżał do nas. Też opłacał hotel, nie hotel, całe to wszystko on opłacał. Chciał mnie zobaczyć całe i po prostu i pomógł mi. Nie wykorzystywał mi finansowo. A gadają, że o 30 tysięcy czy 40 tysięcy zabrał ciebie. Tego czegoś nie było i nie będzie. Bo właśnie już jedna osoba chciała przychwycić pewne rzeczy ode mnie. O właśnie. O, Natalka. Nie udało się. O, a Natalka teraz jest zadowolona, że po prostu nie wróciłem do Krzysztofa. Bo sama powiedziała, że tam ciebie będą męczyć. On sam. A może poczekaj. Trochę muszę się, jak to się mówi, ogarnąć. Trochę całe to wszystko. Muszę, ja ci powiem, muszę w jakiś sposób lajty robić, żeby po prostu to jest moja praca. Taka i pokazuję wam. O, sami widzieliście, podsmażyłem sobie czarną kiełbasę. No, mogłem. Jestem ogółem, ale ogółem właśnie, ja ci opowiem. Takie jest smutne życie w samotności. I sama opowiedziała, ciasto zrobiłam, całe to wszystko wczoraj. Mówię, a powiedz, gdzie, co, to mam samochód, bo sama mówiłaś wcześniej, bo zrobić prowyjazdy samochód. Chcesz kupić. Sama mówi, mam samochód, to mogę przyjechać do ciebie w
w odwiedziny porozmawiać. Ale ogółem ci powiem, że jak będę w Warszawie, to po prostu zadzwonię, bo jestem w Warszawie. Jak to wszystko się nic nie będę mówił. Życzę. O, ty masz. Pokazywałeś. O, mieszkałaś, wynajmowałeś, czy wieżowcu tym na 34 piętrze. Pokazywałeś całą Warszawę. A mówi, a możemy tam zamieszkać, a możesz tam piętro niżej, był na którymś tam piętrze. Tam była kawalerka, taka większa, całe te, no, po prostu. Chciała się ogółem, nie, powiem wam, wspaniała ogółem kobieta, dobrą pracę ma i po prostu chciałam, jak to się mówi, nie jakoś się zbliżyć, tak? Poznać się. A sama powiedziała, wpierw trzeba się poznać, żeby coś do czegoś doszło, a nie po prostu wymyślać nie wiadomo jakie rzeczy. To jest w ogóle, przepraszam, bez sensu takie coś. Ja jestem osobą też dorosłą, tak samo jak ty jesteś dorosłą osobą i po prostu na wszystko przyjdzie czas. Nie trzeba się do niczego śpieszyć. I to właśnie wam chciałem powiedzieć. I pokazałem właśnie, jak się nagrywałem i pokazywałem, jak robię takie śniadanie sobie. No, ale nie będę pokazywał, jak to spożywam, ten posiłek Boży. Trzymajcie się. Pozdrawiam was.